Witajcie, dzisiaj 14 odcinek Ligi Typera. Zwycięzcą ostatniego został Paweł z 20 punktami. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, nowym liderem jest Łukasz 1095, który ma już 169 punktów, także gratuluję. I słuchajcie, dzisiaj będziemy mieć odcinek z meczów towarzyskich reprezentacji. Dlatego też nagrodą dla zwycięzcy będą karty z edycji Road to Russia 2018. Jest tutaj około, myślę, 60 kart. Też jak widzicie, sporo kart specjalnych do wygrania. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dorzucę tutaj dwie saszetki z tej nowej edycji Russia 2018. Dwie saszetki to może niedużo, ale pamiętajcie, że te saszetki mimo wszystko są dosyć drogie. No a w której z tych saszetek może ktoś z Was trafić naprawdę całkiem niezłą kartę. Także to jest nagroda dla zwycięzcy tego odcinka. Żeby wziąć udział, trzeba w komentarzu wytypować mecze, które Wam za chwilkę przedstawię. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że będzie to ostatni już odcinek z meczy reprezentacji w tej edycji Ligi Typera, bo będzie mundial, ale na mundial planuję zrobić specjalną edycję Ligi Typera. Dlatego też w tym odcinku będzie aż 7 spotkań, w tym 2 hity, także będzie można zdobyć naprawdę bardzo dużo punktów. No i co ciekawe, muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te 7 meczy, które wybrałem, odbędzie się w piątek. Ten piątek, a teraz Wam je oczywiście przedstawię. Pierwszy mecz, gospodarz mundialu, czyli Rosja, zmierzy się z Brazylią, czyli jednym z głównych faworytów mistrzostw świata. Drugi mecz, Argentyna z Messim w składzie, podejmie Włochy, a więc zespół wielkich nieobecnych tego mundialu. W trzecim spotkaniu Holandia, a więc kolejny wielki nieobecny, podejmie w Amsterdamie reprezentację synów Albionu, a więc Anglię. Czwarty mecz, hit, punktowany podwójnie, Niemcy kontra Hiszpania, bardzo ciekawe starcie, jednych z głównych faworytów do zostania nowym mistrzem świata. Piąte spotkanie, kolejny hit, reprezentacja Polski podejmie u siebie we Wrocławiu nieobliczalną reprezentację z Afryki, czyli Nigerię. Następne spotkanie, Portugalia kontra Egipt, a więc Cristiano Ronaldo kontra Mohamed Salah. I ostatni mecz, silna reprezentacja Francji zmierzy się z Kolumbią, a więc naszym grupowym rywalem na mundialu. Podsumowując, to typujecie 7 spotkań: Rosja, Brazylia, Argentyna, Włochy, Holandia, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Polska, Nigeria, Portugalia, Egipt oraz Francja, Kolumbia. Przypominam, że meczami punktowanymi podwójnie będą Niemcy, Hiszpania oraz Polska, Nigeria. Na każdy mecz podajecie jego wynik, a także jednego tylko zdobywcę bramki. Tu możecie zobaczyć przykładowe typy, jak powinny one wyglądać w komentarzu. Czas do piątku do 17:00, także życzę Wam powodzenia, trzymajcie się, cześć!